Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta tarnobrzyscy radni uchwalili studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument strategiczny pod względem planistycznym, który wyznacza politykę przestrzenną i kierunki rozwoju dla miasta. Na jego podstawie tworzone są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Z kolei według nich wydaje się pozwolenia na budowę i inne decyzje administracyjne. Jeżeli studium nie zostanie uchwalone, nie będą kontynuowane prace nad planami zagospodarowania przestrzennego, których aktualnie procedujemy 7. Są to zmiany planów, są to nowe plany. Głównie chodzi nam tutaj o dość rozległy teren wokół Jeziora Tarnobrzeskiego i teren Machowa, gdyż tam właśnie studium wstrzymuje nam dalsze działania planistyczne. Jest to teren strategiczny, zależy nam na pozyskaniu środków przez gminę na urządzenie tego terenu, a właśnie gdyby studium nie zostało uchwalone, no to wówczas mamy zatrzymaną całą procedurę i w ślad za tym myślę, że nie zakwalifikujemy się do tego, aby miasto dostało dotacje na urządzenie tych terenów. Było to już drugie podejście do uchwalenia tego ważnego dla gminy dokumentu. W trakcie procedury pojawiło się szereg zmian projektu studium z uwagi na to, że rodziły się coraz to nowe pomysły na zagospodarowanie niektórych terenów, które wymagały kolejnych wyłożeń do publicznego wglądu. Łącznie wpłynęło 106 uwag, z czego blisko połowa została uwzględniona, a 52 poddano pod głosowanie podczas nadzwyczajnej sesji. Uwagi są różne, przeznaczeń terenów, głównie przeznaczeń terenów, głównie terenów osób fizycznych, w większości pod budownictwo mieszkaniowe. Dużo jest takich terenów, które po prostu osoby mieszkające w Tarnobrzegu chciały przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe, jednak nie zawsze pozwala na to sąsiedztwo, nie zawsze pozwala na to bliskość na przykład wału rzeki Wisły, czy też innego wału, gdzie w odległości 50 metrów nie wolno realizować zabudowy. Są jeszcze uwagi dotyczące zagospodarowania większych działek gruntu, no to już przez firmy. Są uwagi kolei państwowych, które i tak po prostu na tym etapie nie mogą być uwzględnione. Są to uwagi zbyt szczegółowe, które dopiero na etapie planowania planu zagospodarowania przestrzennego będą mogły być rozpatrzone tak naprawdę. Ostatecznie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia studium głosowało 19 radnych. Jeden wstrzymał się od głosu.